Cześć, jestem Szymek Krasiński, to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A dzisiejszym tematem będą ugniatania. Pokażę Wam jak wykonać poszczególne rodzaje ugniatań, chwilkę o nich popowiadam. dodam też uciski oraz kilka błędów, które zaobserwowałem u swoich uczniów w czasie wykonywania ugniatań, więc dzięki mnie tych błędów będziecie mogli uniknąć. No to co, nie przedłużamy wstępu, czołóweczka i lecimy z tematem. No dobrze, ponieważ ugniatania są techniką masażu klasycznego, dlatego użyję odrobinki masełka Shea po to, żeby e, był poślizg. Ugniatania działają na mięśnie, więc zanim do nich dojdziemy, powinniśmy zrobić głaskania i rozcierania. Ale ponieważ chcę Wam tylko pokazać e, ugniatanie, zostańmy na tym. I teraz ugniatania dzielimy na dwa rodzaje. Są podłużne, które mają charakter rozluźniający i poprzeczne. Które mają charakter pobudzający. Jeżeli wykonujemy oba w danym masażu, to najpierw używamy ugniatań poprzecznych, które wyciskają produkty przemiany materii z tkanek, a następnie po nich używamy ugniatań podłużnych, które te wyciśnięte produkty przemiany materii rzucają dalej do krążenia i dalej w kierunku do serducha. Ale ponieważ ugniatanie podłużne jest jedno, a ugniatanie poprzecznych jest kilka, Dlatego ja najpierw pokażę podłużne, czyli to o charakterze rozluźniającym. I jeszcze bardzo ważna uwaga: ja całą nomenklaturę używam według Zborowskiego. Inni autorzy mogą używać jej inaczej, dlatego miejcie to na uwadze. Dobra, no to mamy ugniatanie podłużne i będę szedł wzdłuż przebiegu mięśnia. Dlatego kładę jedną rękę i ugniatam między kciukiem a palcem wskazującym, a tak naprawdę między pozostałymi palcami. Zrobię to na całej łydce. Zrobię to sobie po drugiej stronie. Moja pozycja nie jest optymalna. Powinienem stanąć tu, gdzie wy yy, widzicie to. Ale wtedy zasłoniłbym kamerę. Dlatego tutaj pokażę do kamery troszkę inaczej. Między kciuk a palec wskazujący i resztę palców. Ugniatanie podłużne według Zborowskiego nazywa się podłużnym, dlatego, że idąc w tym kierunku mam palce ustawione w tą stronę. Chyba stąd to wziął. Mogę wykonać je naprzemiennie, czyli raz jedną, raz drugą stronę na łydce. Ok, przegłaszczmy sobie, to było ugniatanie podłużne. Jeszcze nie mówiłem o tempie. Je wykonujemy w tempie 30 do 45. ugniatań na minutę. Więc jest to dosyć powolny ruch. Ugniatania poprzeczne wszystkie wykonujemy w tempie od 50 do 60 ruchów na minutę. I to tempo powoduje, że są one właśnie pobudzające. Zacznijmy sobie od ugniatania poprzecznego, które właśnie tak się nazywa. Um, od tej strony. Chwytam ręką, tak jak do ugniatania podłużnego, ale nie wykonuję drugiego ruchu, tylko robię drugi ruch drugą ręką. I fałd mięśniowo łącznotkankowo skórne przekazuję ciągle do kolejnej ręki. I według Zborowskiego to ugniatanie jest poprzeczne, dlatego że idąc w tym kierunku, trzymam palce w poprzek. Czyli jeszcze raz. Idę sobie przez cały mięsień. Zaraz pokażę bardziej w waszą stronę. Zwróćcie uwagę, że. Przez cały ruch tutaj między moją ręką a tkanką masowaną nie ma przestrzeni. To nie jest taki ruch, ja nie chcę szczypać. Ja przywieram całą ręką. I drugie, co ważne, że ten ruch wciąż jest między kciukiem, a palcem wskazującym, ponieważ duża część moich uczniów zaczyna robić coś takiego. I wychodzi im jakieś takie. Nie wiadomo, co, po pierwsze, w ten sposób nie jestem w stanie dobrze chwycić mięśnia. A po drugie, bliżej temu do rolowania, które wygląda w ten sposób. Teraz moja żona cierpi. Rolowanie na łydce nie jest przyjemne, więc nie róbcie w ten sposób. Róbcie porządnie, czyli między kciuk a resztę palców. To jest ugniatanie poprzeczne. Ugniatania poprzeczne mają też kilka swoich e, takich wariantów. I pierwszym z nich, który chciałbym wam pokazać, to ugniatanie esowate. Wybrałem sobie łydkę, dlatego że na łydce mamy ścięgno Achillesa i je właśnie możemy esowato ugniatać. Ugniatanie esowate wygląda w ten sposób, że kładę sobie kciuki i jeden kciuk zbliżam w tym kierunku, drugi w tym kierunku. Dzięki temu tkanki odkształcają się właśnie w kształt litery S. Zrobię to troszkę na boku, żebyście widzieli. Jest fala, jest fala. Tego nie wykonuje się tutaj na łydce. Wykonuje się na ścięgniach i lesa, wykonuje się na prostownikach grzbietu, ale do prostowników sobie jeszcze dojdziemy. Tu jest na razie sam ruch. Okay, czyli robię eskę. Jeszcze raz. Tak naprawdę tylko dolny kciuk przechodzi dalej. Ok. Inną formą ugniatania poprzecznego jest ugniatanie ze skręceniem. I ja bardzo lubię ugniatanie ze skręceniem, je się dobrze wykonuje na grupach, gdzie są duże brzuszce, czyli trójgłowy, łydki, dwugłowy, uda, czworogłowy, uda, biceps, triceps, jeżeli chodzi o ramię. Wygląda to w ten sposób, że chwytam sobie mięsień i z jednej strony kciukiem, a z drugiej palcami idę tak, jakbym chciał zrobić pokrzywkę. I w drugą stronę. I jeszcze raz. Cały czas chwytam ten mięsień. To nie jest tak, że go sobie puszczam i robię jakieś tam dziwne heblowanie. Ja go chwytam, ale raz działają kciuki, raz palce. Dobrze. Podobne do y, ugniatania ze skręceniem jest przełamywanie, i przełamy, przełamywanie ja znowu zrobię tutaj na Achillesie. Później pokażę na łydce, chociaż na łydce rzadko się to robi. Bardziej na y, takich miejscach, gdzie są ścięgna, więc Achilles. Albo na przykład wał mięśnia czworobocznego. Wygląda to w ten sposób, że kładę sobie obie ręce obok siebie i przełamywanie, dlatego że robię ruch, jakbym chciał złamać gałązkę, czyli kciuki wybijam do przodu, podczas gdy pozostałe palce w tył. Czyli takie łamanie gałązki. Odkształcam sobie wtedy ścianę Achillesa w kształt literki C i idę obok dalej. I w ten sposób próbuję złamać albo rozerwać tkanki. Boli? Oj, chyba boli. Dobra, tak mówi Zborowski. Ja troszeczkę tą technikę sobie dostosowałem do moich potrzeb. Kiedy już przełamię w jedną stronę, robię ruch przeciwny, czyli tym razem ja palcami tutaj wskazującymi przełamuję, a kciuki zrzucam w dół. Czyli moja wersja wygląda w ten sposób i w drugą. W jedną, w drugą. W jedną w drugą. Ale to jest już moja modyfikacja. No dobrze. To, co nam zostało jeszcze z klasycznych ugniatań, to mieszenie. I mieszenie to jest technika, od której w ogóle nazwę swoją wziął masaż, ponieważ kiedyś to się nazywało miąszenie, a masaż też naz nazywano miąszeniem. I mieszenie zależnie od tego, czy jest wykonywane powoli, czy szybko. Ma charakter rozluźniający albo pobudzający. Wygląda to w ten sposób, że chwytam sobie mięsień dwoma rękoma. Odciągam go od kości, w sensie ten mięsień. Robię pętelkę i przesuwam ręce dalej. I tak przez całą długość mięśnia. Ok. To jest właśnie mieszanie. No dobrze. Ale Zborowski mówi jeszcze o tym, że mamy ugniatanie pionowe, czyli uciski. I uciski mogą być jednoczesne, wtedy są rozluźniające i to jest tempo 30-40 ruchów na minutę. Albo naprzemienne, i wtedy mamy tempo 80-100 na minutę. I wtedy mają charakter pobudzający. W jaki sposób mogę robić uciski? Ja sobie zrobię to na ścięgnie Achillesa. I na e, trójgłowym łydki Na ścięgnie Achillesa, na przykład kciukiem. Ponieważ robię powoli, ma to charakter rozluźniający. Nie muszę robić na samym ścięgnie, mogę zrobić z obu stron jednocześnie. Tak jak rozcierań nie robi się jednocześnie tak uciski pobudzające, e, tak uciski rozluźniające jak najbardziej. Tu robię sobie ucisk całą dłonią. Zrobię sobie ucisk jeszcze półpiersieniowy czyli jedną ręką obejmuję i ściskam półpierścieniowy, dlatego że z tej strony nie ma domknięcia. No to w takim razie ucisk piersieniowy. Tym razem robię tak, żeby kciuki były płasko. Nie chcę ich w ten sposób. Chcę płasko i ściskam ze wszystkich stron. No dobra, to były te o charakterze rozluźniającym. Ja to robiłem dosyć powoli. Jak zrobić, żeby były pobudzające? Po prostu szybciej. Albo naprzemiennie. Jeżeli pierścienio, półpierścieniowo. Mogę zrobić szybciutko. I naprzemiennie. Jeżeli chce kłębami, znowu naprzemiennie. Tak na przykład ćwiczy się nerw kulszowy właśnie poprzez naprzemienne, szybkie uciski, ale dopiero w fazie przewlekłej. OK. Mamy to. Jest jeszcze ugniatanie. Jedno, które wykorzystujemy sobie w masażu sportowym i myślę, że ono jest dosyć fajne na prostownikach, dlatego pokażę Wam je już na plecach i omówimy sobie jeszcze dwa Częste błędy przy ugniataniach. Dobra. Powiedzmy, że mam już oliwkę. Tu nie będę stosował. Ugniatanie punktowe wygląda w ten sposób, że kładę kciuki po dwóch stronach kręgosłupa na prostownikach, dociskam i ugniatam ruchem góra-dół, czyli dogłowowo i dogonowo. I tak przeskakuję z punktu na punkt przez cały grzbiet. Ja lubię to ugniatanie, dlatego wplatam je w mój masaż pleców, nawet jeżeli to nie jest masaż sportowy. No dobrze, to teraz kilka rzeczy, które można zepsuć w czasie ugniatania grzbietu. Tak naprawdę to ugniatanie grzbietu nie jest specjalnie wybitną techniką, ponieważ nie ma mięśni tutaj, które mają jakieś mega widoczne brzuszce. I tak naprawdę to, co robimy, to staramy się jakoś odkształcić ale lepsze byłoby y, takie głębokie przegłaskanie wyciśnięcie tych mięśni. No ale dobra, mamy ugniatanie. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jak ugniatamy w poprzek, to ugniatamy stronę, po której nie stoimy. I Ja wiem, że dość dużo ludzi ugniata stronę, po której się stoi, ale to jest niewygodne do nadgarstków i tak naprawdę trochę psuje technikę. Jeżeli chce iść w tym kierunku, to moje ręce powinny być ustawione w ten sposób, ponieważ to jest ugniatanie poprzeczne. To co robię teraz pierwsze, ugniatam poprzecznie. Ok, czyli palce ustawione są w kierunku dogłowowym. Gdybym chciał ugniatać podłużnie, pamiętajcie, że ugniatanie podłużne jest drugie, to idę sobie takim ustawieniem ręki, czyli ugniatam I tak, miejsce w miejsce. Jak brakuje mi tkanki, to kiedyś jedna z moich koleżanek pokazała mi coś takiego, że po prostu sobie dobieram drugą ręką, przytrzymuję, jest łatwiej chwycić, fałd skórno- łączno-tkankowy, ale nie mięśnie. Więc mówię, ta technika nie jest specjalnie wybitna, w sensie ugniatanie na mięśnie grzbietu. Dobra, no więc jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby robić stronę, po której nie stoicie, i pamiętajcie, żeby prawidłowo ułożyć ręce, a wszystko będzie w porządku. Jeszcze dla ścisłości, gdybym robił wzdłuż kręgosłupa, ale ugniatanie poprzeczne, to tak jak w tej chwili, jeszcze raz. Co do zasady, techniki na grzbiecie wykonujemy dogłowowo, aczkolwiek jedna z technik w zborowskim wygląda w ten sposób, że idę w górę, zawijam pasmo, idę w dół. Zawijam jeszcze raz, idę w górę, kończę na wyrostku barkowym i dla ugniatania poprzecznego wyglądałoby to w ten sposób. W dół. I ponownie w górę, cały czas starając się, żeby tutaj w przestrzeniach między palcami była tkanka, a nie powietrze. Kończę na wyrostku barkowym. Przegłaskanie. I kolejne ugniatanie. Im więcej głaskań między ugniataniami, tym lepszy efekt przeciwbolowy i rozluźniający. I to tyle. Jeżeli uważacie, że ten materiał był merytoryczny, wniósł coś do Waszej wiedzy, dajcie znać w komentarzach. Kliknijcie przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Najlepiej z przyciskiem dzwoneczka, żeby być powiadomionym o kolejnych materiałach. Zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się następnym razem. Na razie, cześć!